To jest RS News, Dominika Komarnicka, witam i zapraszam. 3-miesięczny areszt dla zabójcy z Korytowa. Sąd w Choszcznie przychylił się do wniosku prokuratury. Adrianowi R., który przyznał się wczoraj do zamordowania swojej 6-letniej siostry, grozi dożywocie. 20-latek w niedzielny wieczór śmiertelnie ugodził nożem dziewczynkę. Potem, jakby nigdy nic, poszedł na nocną zmianę do pracy. Tam został zatrzymany przez policję. Prezydent Piotr Krzystek zapowiedział, że w piątek poznamy zwycięzcę konkursu na projekt parku wodnego. W zamyśle Fabryka Wody, taka jest oficjalna nazwa aquaparku, ma być nie tylko miejscem rodzinnej rozrywki, ale także centrum edukacyjnym. Według planów budowa mogłaby się rozpocząć w 2018, a zakończyć 2 lata później. Władze zakładu karnego w Szczecinku znalazły firmę, z którą wybudują halę produkcyjną przy więzieniu. W zakładzie mają powstawać podzespoły do gniazdek elektrycznych. Pracy wystarczy dla 20 osadzonych. Zgodę i pieniądze musi wydać jeszcze Centralny Zarząd Służby Więziennej. Potrzeba 800 tysięcy złotych. Budowa hali produkcyjnej miałaby rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego roku. Małgorzata Jacyna-Witt ostro oceniła zachowanie prezydenta Krzystka. Naszczuł na siebie radnych i wyszedł, tak radna w rozmowach pod krawatem komentowała wydarzenia podczas sesji Rady Miasta. To wtedy ja powiedziałam, no przepraszam bardzo, ale po co wy się w ogóle kłócicie, skoro ktoś, do kogo kierujecie swoje słowa, uwagi, wnioski, w ogóle was nie słucha, bo go po prostu na sali sesyjnej nie ma. Jacyna-Witt niezmiennie od lat krytykuje prezydenta, mierzyła się z nim w wyborach. Do kolejnych zostały 2 lata, jednak już teraz zarówno PO, jak i PiS mówią o przygotowaniach do walki w kampanii, sami coraz częściej krytykując Krzystka. Szukasz pracy? Wpadnij na targi pod hasłem Kariera 2016. Na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego swoje oferty prezentuje około 40 wystawców z różnych branż. Wśród nich będą przede wszystkim pracodawcy, ale też m.in. agencje doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Na skorzystanie z oferty targów macie czas dzisiaj do 15. Dzień zaczął się bardzo mgliście, w całym regionie chmury, ale możemy liczyć na przejaśnienia. 10 stopni w Szczecinie i Białogardzie, stopień więcej w Goleniowie i Świnoujściu, do 12 stopni na termometrach w Choszcznie, Myślibożu i Stargardzie. Miłego dnia i do zobaczenia w polecankach po 14. Radio Szczecin.